sylwetki polskich gangsterów. Piotrze Liga. Piotrze Liga, szanowany prokurator, były hokeista, dębicki koks i wojownik. Szeliga urodził się 9 września 1993 roku w Dębicy. Od młodych lat kitrał się pod zakładem karnym w Dębicy, gdzie nauczył się przewijania bajery. Z tego co wiem, to 60 jest to człowiek, który działa w określonej tam jakiejś organizacji po prostu. No i wiadomo, każdy robiąc coś takiego ma świadomość tego, że się coś może wydarzyć. Wiemy co. Taki człowiek zostaje po prostu gdzieś tam zawinięty. Krótko mówiąc, rozpierdala się na swoich kolegów, no i to jest właśnie 60. Według oficjalnych danych trenował hokeja przez 2 lata albo 12, w sumie jeden chuj, możecie sami sobie wybrać. Według specjalistów twarz Piotrka jest powodem jego dziwnych zachowań i wypowiedzi. Ciekawostką jest, że gdyby Rafonik zaczął kuć dupę, to by wyglądał identycznie jak Szeliga. Oprócz swojej wojowniczej duszy, Piotr Szeliga ma również bardzo wrażliwą stronę i nie jest również obojętny w stosunku do walorów estetycznych innych mężczyzn. Muszę takie coś powiedzieć. Tak. Pamiętasz, jak przyszedłem, kurwa, jak robiliśmy zdjęcie do sesji, nie? I co powiedziałem, jak się popatrzę na twoje zdjęcia? Że powinienem pójść modelem. Nie bez echa odbiły się również w internecie jego praktyki seksualne, z którymi śmiało dzieli się na swoim Instagramie. Droga do sukcesu nie była dla Piotrka usłana różami. Najpierw chciał zaistnieć w programie Rolnik szuka żonę. Podczas castingu okazało się jednak, że ma za słabą sylwetkę, przez co wygrał Jarek Legancko. Tak się ćwiczy fajnie, elegancko, profesjonalnie. Tak się kaszle. Tak się kaszle, kurwa. Prokurator Szeliga zadebiutował w internecie po tym, jak przyjebał się do żony Patryka 0700, że ta notorycznie sra swojemu mężowi do kawy. Następstwem tej zaczepki były filmiki, w których panowie przekomarzali się o to, czyja dupa ma większe sito. Po wielu próbach zwrócenia na siebie uwagi, Piotr dostał w końcu swoją pierwszą walkę w organizacji FEN, w której zmierzył się z bratem Pudziana. Tym od kawałka dawaj na ring. Swoją drogą zajebisty kawałek, ale spodnie starego Pudziana i tak wygrały. Szeliga wygrał pojedynek przez ubóstwo organizatorów FEN, których nie było stać na drugie krzesło. Legenda głosi, że brat Pudzianowskiego dalej tam siedzi i czeka na swoje przeznaczenie. Po tym heroicznym zwycięstwie Szelidze odpalił się Gangsta Paradise i zaczął sadzić się do piechowiaka. W organizacji Fame MMA doczekał się swojej walki z Bestią. Szeliga niestety przegrał pojedynek, ale gdyby nie to, że przegrał, to by na pewno wygrał. Zresztą, chuj z jego umiejętnościami fighterskimi. Robi zajebisty moonwalk i to już mu nikt nie odbierze. Ale co z tobą? Myślę, że się nie zdziwisz, jeśli powiem ci, że jestem lekko zaniepokojony obecną sytuacją. Mam nadzieję, że nie będę już musiał znowu wołać Lindę.